Jojojo, śmianeczki, z tej strony Alnek i dzisiaj zapraszam was do vloga, w którym będziemy... No, wyruszamy na podróż do Polski, oczywiście jest 3 rano, będziemy lecieć samolotem, będzie się dużo dziać, także myślę, że wyjdzie bardzo, bardzo, ale to bardzo fajny vlog. Oczywiście lecę do Polski na operację, lecę z rodziną, także myślę, że wyjdzie jeden z lepszych vlogów, jakie kiedykolwiek nagrałem. Widzimy się w podróży. Także ludzie, już mamy 5 godzinę, jesteśmy na lotnisku, zaczyna na parkingu lotniska. Czekamy na autobus, aż autobus przyjedzie, nas zawiedzie na główne lotnisko, także kuli nie zabieram. No nie, nie trzeba. Bo zaraz się wpuszczą, będą problemy i w ogóle. No to zostawimy tu. No właśnie. No, także ludzie, my lecimy, zabieramy rzeczy, widzimy się już na lotnisku. Jedziemy do Polski, żeby być cicho, bo jesteśmy w busie, także no. Także ludzie, Boże, co za przeżycie, jak coś to jesteśmy już w Polsce i miałem niezłe przeżycie już na początku, bo po prostu to musiałem mieć pobraną krew, tak, do testu przed operacją. No i Boże, idę tam i ten szpital mi od razu tak zagieszczał, tak, no nie było fajnie, no. No i poszedłem tam pobrać krew. Pierwsze 5 razy w ogóle krew mi nie leciała. Poczułem wielki ból, którego nigdy tak nie czuwałem zazwyczaj. Wystraszyłem się troszeczkę. Przez to mi nie chciała lecieć krew. Ale po 6 razie, w końcu jak żyła, poszła, to ho ho ho, tyle krwi poleciało, że no. Jak mi wyciągła tą igłę, to ta krew tak trysła jak na horrorach. Nauka jazdy zioło, widziałeś? Witajcie w Polsce. Ludzie, dzień 3 w Polsce i ogólnie chcę wam powiedzieć, że zaczynamy 3 dzień z moją operacją, bo właśnie idziemy z domu lekarskiego, gdzie poprawca będzie mnie operował i mamy jakieś 5-10 minut, aby tam dojść, także musimy się zdreszczać, ale dziwnie będzie, Boże. Jesteś już tutaj właśnie w pokoju, w sali klienta, nie. Pacjenta? Pacjenta. Nakładam sobie klapeczki. Jest. Także, no. Jest skoro. Dzisiaj jestem Magda Gessler. Teraz idę do top model. Majtki możesz tylko zostawić spodemki w sobie. Ale musiałem jakoś tak, bo nie zarazić, to złapię za... Aha, znalazłeś w internecie? Tak, jest tak. Chcesz do widzów? Chyba. Zostało mi 40 minut do operacji, także wszystko leci jak ciepły nóż po masełku.
No także już jesteśmy po operacji. Już. Minęło parę godzin i dwie próby chodzenia. Ciężko jest. W pierwszej stanąłem, a w drugiej dalej nie potrafiłem. Dasz radę. Jest wszystko dobrze zrobione. Przecież trudno jest przeskoczyć z tego, że wczoraj grałem w piłkę i biegałem, ale... A dzisiaj kroka nawet nie potrafię stanąć. Ale za parę miesięcy będziesz biegał 100 razy lepiej niż przed operacją. Także ludzie, ja się tak... Dałem pierwsze kroki. Po prostu się od razu po tym, jak zrobię pierwsze kroki, to się popłakałem ze szczęścia. Po prostu wszystko puściło, masakra po prostu, tak się cieszę, to jest najlepsze uczucie na świecie. Ludzie to robią codziennie, ja postawiłem pierwsze kroki i jestem z siebie, no dumny, naprawdę. Pierwszy raz się tak popłakałem do szczęścia i rodzice mogą to potwierdzić. Tak, płakał jak burzy. No, ale dał radę. No, a co miałem, dostałem żarcie. Wodę, żelki. Gdzie jest twoja bodzianka? Ja jestem w niebie po prostu. Teraz tylko czekać do jutra, postawię więcej kroków i lecimy. Sam pyszne. To jest Polska jednak, kurde. Żarcie mają tutaj wypasione. Opłacało się. No także ludzie. Chodzę. Także ludzie, przepraszam ogólnie za dźwięk w tle, ale tutaj ludzie po prostu tam robią coś z windami, także przepraszam za wiercenie, ale chcę wam powiedzieć, że patrzcie. To co się działo wczoraj była masakra, to co się dzieje dzisiaj to jest coś pięknego. Wczoraj zrobiłem pierwsze swoje kroki i się popłakałem ze szczęścia, bo takiego przeżycia, takiego uczucia jeszcze dawno nie miałem. W momencie, kiedy tam leżałem w tym łóżku i cierpiałem i po prostu, bo mi już się robiło szaro z bólu, ja już się tam poddawałem, naprawdę już mówiłem, że żałuję, że to zrobiłem. Ryczałem jak małe dziecko, przeżywałem taki ból, którego jeszcze nigdy nie przeżyłem, naprawdę byłem w wielkim cierpieniu. Ale dzisiaj robię pierwsze kroki od nowa, sam, samodzielnie. I to jest jedna z... I to jest jedna z najlepszych rzeczy, które mogłem zrobić, naprawdę. Jestem z ciebie dumny. To jest coś pięknego, naprawdę. Nie wiedziałem, że coś się robi codziennie od 17 lat prawie. Tam 15, nie wiem, kiedy się nauczyłem chodzić. Ale coś takiego właśnie, nie wiedziałem, że może dawać tyle szczęścia. Chodzenie. I to nie jest normalne chodzenie, to jest chodzenie z bólem, ale... Ale... No chodzę. I się ruszam i... To jest coś pięknego. Także ludzie, pamiętajcie, że... Czasami trzeba poświęcić i pracować ciężko. Poświęcić ten ból. Poświęcić wszystko. Aby w końcu było lepiej, bo ja się poświęciłem bardzo dużo. Jeszcze będę miał zastrzyki w brzuch robione codziennie. Będę SoundCloud raperem, bo mi dali dużo kodeiny. A jak to raperzy teraz piją sobie kodeiny z takim piciem, nazywają to lean. Także oficjalnie jestem SoundCloud raper i będzie spoko.
Także to był mały momencie kademnie, widzimy się w dalszym moim życiu z wypadu z Polski. Trzymajcie się. Nieźle. No, sam jak to no. Zrobisz, to będzie marchewkowe pole. No jak? No dobra, nieźle. O, a teraz będzie jak ci SoundCloud raperzy. Z kodeiną. Wycisza kodeinę, to pójdziesz spać. Wiem, czemu oni z żelkami to piją. Nie dodają. Oni się narkotyzują tym chyba, bo to no są... tak. I piją to z tymi, z jakimiś cukierkami, żeby to było słodkie. Tak. No, tak. Także jestem oficjalnie SoundCloud raperem. Elo. A przecież to nie boli. Za pierwszy... Albo to po prostu byłeś w takim bólu tu, że nie czujesz, że tutaj boli. A teraz mnie w ogóle nie boli, to... Oj. Aj, już na zapas, tak? Tak, na zapas. Ach, tam taka igiełka. To jest króciutka igiełka. I tu tylko tyle tego leku jest. A babcia wie, jak to się robi na pewno, tak? Babcia dziadkowi robiła, to wie. No dobra. Oj, to jest mokre, muszę wytrzeć. A, jeszcze jestem chudy, zero tłuszczu, także... To mi się śliska, no. Ja nie będę mogła ci ścisnąć, kochany. Tego tłuszczyku twojego. Cicho, spokojnie. Spokojnie, spokojnie. Boli? Nie, wcale. To brzmiało sarkastycznie, ale serio nie boli. To ukucie troszkę tylko. No. Mam nadzieję, że się nie wbiłam w ten. W żadną żyłkę, żeby ci było ten. Oj, ręce mi się trzęsą. Co? Bole? Znaczy nie, to tam szczypie, bo to w płyny wlatuje. Ale to masz szczypać. Mhm. Nie szczypało, to by było źle. Nie, bo może za szybko troszkę. Nie, to dobrze. Bardzo dobrze. Już połe. No i... O bólu. Taki ból, to nie ból. O, a teraz trochę szczypie, jak po ukończeniu pszczoł. No. Ale to tam. Super. Dziękujemy. Dziękuję bardzo, babcia. No, na zdrówko, żeby ci tylko przeszło i nie bolało. Tak. Masz ten, tu jest waciki, to niech to będzie. Oj. Oj. No.